Tam idzie zombie. Ja biorę AS-kę, niech tylko się pojawi. No to robi się ciekawie. O! Coś widzę, tylko nie wiem, czy to zombiak. Widzę gościa. Gdzie? Tam. A coś biegnie, no. To nie jest on. Cholera, chyba to biegnie, jednak zombiak. Coś biegnie. Zombie czy gość? Chyba zombie. Ja zobaczę, do czego strzelałem. Albo lepiej nie. Dobra, Moski, ty się patrzy w lewo, ja w prawo. Dobra, czyli tam, gdzie patrzyłem. A. Dobra. Nie widzisz go w ogóle, nie? Nie, nie, nic nie widać. Czystka. Co, myślisz, że do zombie strzelałeś? No, na pewno zabiłem, a nie wyskoczyło skill, czyli... Aha, no tak. Jednak to może nie było. Może odliłeś, bo się wykrwawił. O, ktoś został wykopany, ale to raczej nie to, nie? Dobra, przebiegnę się. Wydawało mi się, że to jest gracz, ale... Zombie biegnie. Nie, cholera, zombiak. Dobra, moskit w nogi. Za dużo zrespiję. Gdzie biegniemy? Za mną. Dobra, widzę cię. Ty tak, dobra, zawsze. Powoli się zrobię. Dalsze zombie, no spoko. Spoko, zajmiemy się nim za chwilę. Cześć, gdzie ty jesteś? A tu, dobra. Ceglany budynek. I rozgląda się też na boki. Czekaj, bo cię zgubiłem teraz. Pod wiatą. A tu. Dużą. O, biegnie jeden za nas, za nami tylko już. Mhm. Moskit głodny. No to zaraz zrobimy ognisko. Wybiegniecie? Biegniemy na kordię z van i tam będziemy. Czekaj, bo cię zgubiłem gdzieś. Czekaj, gdzie Jezu, ty jest? Jezu, Moski. No kurde, granie w takie rozdziałce nie jest proste. W prawo. Źle biegniesz. No, teraz w prawo ostro. To drugie prawo. To drugie prawo. Jezu, Moski. Kurde, dla widzę go się w gailu, jak ucieka i nie, nie. Ja cię widzę, jestem za tobą, obok ciebie, Moski. Jestem za tobą. A! Dobra. W prawo. No skipnie przejście, jestem jeszcze gorszy. W prawo powiadasz? Ale dobra, nic teraz jak mnie widzisz, to chodź za mną. Dobra. Dobra. Tutaj się wypada gdzieś położyć. Trzeba obserwować co... Observation? Czekaj, to, bo tam jest. Ale bez kitu, jak leżysz, to cię nawet skóry z małej odległości widać. Dobra, tam też mam okularki. Binokle. Ja mam rangefindera, daj mi odległość. Skubaniec. Jak chcesz snajpić, to z tego się nie obejdziesz. No, bez przesady. No ale nie, jest ciężej. Jest ciężko. No tak. Potrzebujesz te dwóch strzałów na zabicie, a nie jednego. Jak snajpiłeś elektro, to nie musisz mieć rangefindera. A no w elektro to nie jest to wiadomo. Więc sam dwóch typów strzeli. Gdzie on jest? Kto z AS-ką siedzi pod krzakiem? Ja. To ja. Turla się? Cześć, Naksa. Tutaj? O, cześć. Widzicie nas? I ty go nie widziałeś na serio, Naksa? Nie widziałeś tego kolesia? Nie, nie, bo ja byłem po prostu, nie spodziewałem się tego. 10 minut mu odbiegłem. Poturlajmy się. Wii w drugą stronę. Niedobrze. Dobra, słuchajcie, widzicie nas? Jesteśmy na 120-56, dolny kraniec. Jak 102? 120-56.
A, 120, Boże. Nie, ale mamy na oku. Pasowałoby tam przyjść mocniej, bo tam są namioty i dobry lód będzie. Mówisz? Ja idę tam. Aha. A wprost, tak? Do tych. 900 metrów mamy, to nie opłaca się w ogóle nic robić. Możemy z tej ASKi tutaj stąd ściągać. Pozbądźmy tych zombiaków, co? Przecież trochę ich tu jest, to może... Jeden biegnie. Słuchajcie, jak się goście pojawi, dajcie mi chwilkę, to go walnę z wyrzutni granatów. Kurde, krwawie. Jeden zobek mnie dorwał. Za tobą biegnie. Tak, widzę. Muszę się zabandażować. Dobrze, trochę tych bandażów zgarnąłem. Do szpitala. Okej. Okay. Przy czym miał przy sobie jakieś papu? Chyba nie. Nie widzicie dalej już się? No ja was widzę. Od naszej strony nie. Widzisz ich? No ja przyszedłem w lewo. Na kraniec tego cypelka. No na, biegnę... na takim małym wzgórzu. Ta, widzę ciebie. Biegnę do ciebie. On nie biegnie do mnie, tylko na ten pas dla helikopterów. Aha, do helikopterów. No i tak biegniesz do tych namiotów, tylko biegnij trochę inną trasą. Nie przywołałbym, żeby się nie rozdzielali aż tak bardzo, bo... Nie, słuchaj, różnica wiecie. Między nami to jest 200 metrów najwyżej. Nawet nie. Kogoś zalanie, nie położy się na czas, to będzie nieszczęśliwy. Słucham? Wiesz, jak go zlaguje, nie położy się na czas, nieszczęście będzie. Spoko, nie, my jesteśmy w namiotach razem, więc to i tak, to jest różnica teraz paru metrów. A, no to parę metrów to nie wiem. 74 tutaj leży, mogę sprawdzić drugi. O, zombie. Hitpack dla ciebie, moskit jest. Widzę cię, widzę cię. Jest tutaj amunicja do T-30. Wiem. Cholera, ale pada. Moje moskit, tym ostatnim namiocie masz do... Masz hitpacka. Okej, spoko. Bandaż Flara. M203 Flar Green. Tym ostatnim, tak? Ale ktoś tutaj był, bo są trupy zombiaków, nie nasze. Znaczy, ja jednego postrzeliłem. A, to nie to. No, kto chodzi, może co? Jestem tam trochę po lewej stronie od ciebie. No, ale słuchajcie, my i tak będziemy się kierować do jakichś pojazdów, a tutaj widzę, że nic nie ma. A sprawdziliście łódkę? No po cholerę ci łódka. Ponton, czemu? Dobra, jestem w tym ostatnim namiocie. Gdzie idziemy? Chłopaki, co nam polecacie? Coś mi strzelało po ucho. To ja. Moski tutaj jest M10-14. Zombiaki biegną. Do namiotu tego ostatniego. I chyba przed tobą spierdzielają. Chodź. Zaraz się gdzieś położymy, nie wiem, mapka. Nie biegną już, nie biegną. Na co przechodzę na drugą stronę? Widzę. Posłania cię, że jest razem z tobą. Wiesz, może będziemy łazić razem, bo bezpiecznie. Cześć, dobra, gdzie to zombie jest za nami? Pojazd jeszcze. Widzę coś. Gdzie? Gościu się czołga pod krzakami. My jesteśmy pod krzakami. Gdzie? Wow, za mną, kurde! Zombie nas dopadło. Krwawie, nie krwawie, dobra. My jesteśmy na 123,55. A nie, to świnie. Wow, znowu ja zombie, myślałem, kurde, pasiasty, zwabiłeś. Ja zabijam. Dobra, panika się je. Aha. Co to my byliśmy? Nie, to świnia, bo ja myślałem, że ktoś z plecakiem biegnie i tylko plecak wystaje.
musiałbym mu tak, uzupełnić wodę, bo nie mam zbytnio wody i powoli zaczyna pić mi się jak chcieć, pewno, i trzeba rozpalić ognisko. Jak soldować to? Biegnę za tobą, zaraz. Aha, no dobra. To już to ja zmienię na kalabrazie, czyli... Pasiek. Nie zmieniam, znając moje ognisko. Szczęście i tak pewnie padnę pierwszy. Nie mam ani siekiery, ani zapału. Ja mam, ale nie mam drewna. Wszystko mam, tylko nie mam drewna. No to idzie się do lasu po drewno. Dobra, najbliższy las masz tam. No właśnie, to kawałek. Wypij mocz. Radzi mi Malek. Pana. Spasuje. Spasuje przed taką opcją. Dopiegnijcie do nas, okej? My biegniemy na 123, tak na oko 52. Tam jest taki lasek. Kilometr. Pobiegniecie do nas? Kilometr. No, to czekamy. Ktoś się pyta, czy może z nami zagrać się w Starym Soborze. Nie dzisiaj. Dzisiaj tak już wystarczający chaos jest. Czaski, poczekamy na nim w tym lesie i dopiero ruszymy dalej. Ale to bango to się zakończy jakąś tragedią, że ktoś kogoś się nawzajem postrzeliły, czy coś. Na pewno, Moskit kładź się. To niestety nie jest uznawane za las, jakby kto pytał. Nie, ale czekamy na nich tutaj. Aha. PTK się pyta, na jakim serwerze jesteśmy. A no sorry, PTK się nie dowiesz. Uwaga, podaję serwer. Tylko głośno i wyraźnie. DE spacja 69? 6969. Co ja? Aczkolwiek początek jest fajny. To czas, to jak idziemy na klan. DE? Na co? Klan. Po dokłady. No i dobra, ale to dobiegnijcie do nas. No. Już ustaw. Bo to właśnie. Możemy się zaraz postrzelić, jak dalej będziemy rozbić. Kto to ze złotym kałachem zawsze biegał teraz? Ksywer. No może Ksywera byśmy zaprosili, on jest takim naczelnym tym naciarzem drużyny. Nie, bo ściągnie cztery. Nie ma. A ciebie gdzie wciągnąć, Pasiek? Wyciekniecie przez... Ja jestem obok. Kurde, a tu jesteś. Pamiętasz nocne polowanie przy namiotach? No daj spokój. Kurwa, trzech snajperów i nikt nie może trafić jednego typa. Boże, to była tragedia. Taka tragedia. Nie staracie się, panowie. Nie, wszyscy się uczyliśmy ze snajperek mierzyć i stwierdziliśmy, że go żywy cel będzie najlepszy do tego. Dokładnie. Koniec końców i tak jakbyśmy mogli, to byśmy z łopaty zabili, nie? On podszedł na taką odległość, że w sumie by się nadawało. Szkoda mi go było potem po samym końcu, tak trochę ten przestraszył się na pewno. Ile macie do nas? 5. My jesteśmy na granicy 122, 123. Biegniemy szczery, bo... Ano na granicy. Tu by warto było stanąć na moment w krzaczku i się rozejrzeć w koło, czy już nas nikt nie wie. No właśnie to robię. Widzę tylko moskita z krzakiem. A nie, dookoła jest czysto. O, ktoś do mnie na GG coś napisał? Czesiu, co chce do mnie Czesiu? Nie macie. Oj, zaraz będę głodny. No to masz jedzenie jakieś. Nie, właśnie oddałem moskitowi. Ale to zaraz się... Ale mam trzy mięska. Ja też mam dwa. No właśnie. Spokojnie.
Jak nie wiecie, gdzie jesteśmy teraz, że zaraz rzucę granatem, okej? Okay? Nie rób tego. Ale mam kilka przy sobie. Nie rób tego, bo pozycję zdradzisz, my już do was wybiegamy. No i tak oni nie znają serwera. Biegną, widzę was. Kto ich nie widzi? No tak. Też prawda. No hej. Dzień dobry. Miło poznać, Moskit. Jestem. Ale bije serce, Boże, jak to słychać. Pięćki. Ja coś leży w ogóle. Ja mam tylko trzy. Nie, no zaraz będę miał lepszą broń. Wszyscy w gajlu biegają. No, będzie łatwo się znaleźć. I zobaczcie, co ja mam. Co masz fajnego? Co mogę od ciebie ściągnąć? Może teraz kto jest kim? Kuźwa, wszyscy tak samo, ja pier... AK-107 GLP so działa na zwykłe R30 RMD, ma wyrzutnik granatów i to jest dobra snajperka, spadaj. Patrzę, no, co poczekaj, masz. Poczekaj. Ojej, to ja byłem. Stań na moment w miejscu, nie to sprawdzam, nie będę wam zabierał, nie bójcie się. Zrobię ci zdjęcie. Zobacz, jaki mam ładny aparat. Okej? Okay? Ale wam bije serce. Moski, to zobacz, jak na imię to słychać. Czy słucham? Albo ty masz wyciszoną, to nie powinno. Ja mam wyciszoną grę trochę, więc może nie do końca być słychać to. Dobra, panowie. Gdzie lecimy? O, czekaj, to ja też sobie ściągnę gajla na chwilę. Gdzie to się robiło? Gdzie to było? Chcesz mi powiedzieć, że jak cię zabiję, to zostanę jacykowym? Chyba nie. Jak się ściągało to ubranko? O Jezu, już mi zleciał. A, nie jestem bandytą, jaka szkoda. Nie wiem, jak to się ściągało. Goddammit. Prawda. Ale po co ściągasz? Nie jesteś bandytą. Ej, co jest? Sorry. Wiesz, panikowałeś? Zabiłeś? Stary, zabiłeś mnie prawie. Wiesz o tym? Nie trafiłem. To nie trafiłem. Tak, milimetry, nie? Nie ruszaj się. Jakie hardkorowcy. Ja pierdykam. Jaki... Żenuła, no po prostu żenuła. No co wy? No, dobra, gdzie biegniemy? Ja pierdykam. Wiesz, załóż tego gaju. Chodź, Moski, zagramy w rosyjską ruletkę, ty pierwszy. Dobrze, ale ja będę strzelał cały czas. Dobra. E, kur! Trafiłeś go? Nie, zresztą nie nawet jest, stary, słuchaj, nawet to jest Makarow, nawet jak go trafię, to nic mu się nie stanie. Nic nie poczuję. Właśnie ta broń krótka to mnie zaczyna denerwować, wczoraj cały magazynek z Colta kolesiowi w łeb wywaliłem. Ty, i przerwy. Słuchaj, mówią, że mam szczytowaną broń. Kto? Na czacie. Nie mam szczytowanej broni, tylko mam znalezioną broń. No ja znalazłem ją w Uralu. A to, że ktoś ją szczytował, no to właśnie nie moja wina. Dobra, ktoś chce transfuzję krwi? A po co? Aha. No dobra. Ja dobra, powiem się, bo blisko jakieś wybrał. No ja też. No to do lasku, to chodźcie za mną. Dobra. Lamy idziecie? Idziemy, lamko. Do czatu, słuchajcie, jak szczytuję sobie broń, to dostanę bana. Jak znajdę szczytowaną broń, to ją sobie mogę nosić. Koniec tematu. A nawet ten autorzy mówili, że nie da się uniknąć tego. Tam kiedyś poszło jakaś fa banów, ale zaraz odbanowywali i przepraszali ludzi za to. Było, no ja nawet ja ogarniam. Bayer jest taki, kiedy jak szczytujesz broń, dostajesz bana, jak cię na przynajmniej złapią. A jak cię przyłapną z nielegalną bronią, którą znalazłeś w namiocie, to nic ci nie zrobią. Tylko zdradzę wam sekret, jeżeli się natkniecie kiedyś na szczytowaną broń kolesia i go zabijecie, to podnoście broni Alt-F4. Tak. On bo zaraz on właśnie w tym momencie, przygotowuje atomówkę na czarno. To znaczy? To znaczy atomówka. Aha. Moski, tu masz las. No, już zaraz będziemy wydobywać sobie surowce. Dobra, chłopaki, ja jak w StarCraftie. Słusznie, poczekajcie chwilę na mnie, dobra? Za chwileczkę dosłownie będę. Okej. Okay. No tak, ale nie mam miejsca na te, czekaj. No to już... Wyrzuć coś na ziemię. Hitpaka na razie wyrzucę. Ha, bo trzeba mieć dwa miejsca w sumie, nie? A no, dwa...
Daj się kierę i zapałki, kto to zrobił. Już ja sobie poradzę. Coś tam wyrzucił, coś tam wyrzucił. Jak chcesz, może wziąć jeden magazyn. Hitpacka, renda. Nie, chcę, mam 6 magazynów. Co ty masz w ogóle w plecaku? MP5, MP5 magazynek, mięso. Strasznie pusty. O, light fire. Czekaj, jak się piekło mięsko? A muszę w ekwipunku, nie? W ekwipunku muszę je mieć. Tak. Zara. Trochę powaliłem tutaj. Boże, co tam tak spamuje na TS-ie? Nikt nie spamuje. Nikt nie spamuje. No jak, to do ciebie ktoś pewnie pisze. Do ciebie Boże, to pisze. Za ludzie. Boże. Nie można nawet spokojnie pograć. Jak kogoś zbanować, żeby do mnie nie pisał? Może dać mu muta. Czy ignora przez jedno. Uspokoił się. Oh, wracając do mięska. Zara. Ale ładnie trulujecie. Na Steamie to od razu mówię, że to ledwo słychać, bo w ogóle, więc...